Pod ziemią kryje się wiele rzeczy. Chociaż archeolodzy aktywnie wykopują je jedna po drugiej, niektóre tajemnice pozostają nieodkryte. W tym filmie zobaczycie niektóre z najbardziej tajemniczych znalezisk, od cennej hordy po wojowników pogrzebanych żywcem. Oto najbardziej niesamowite rzeczy znalezione pod ziemią. Zanim jednak do nich przejdziemy, kliknij łapkę w górę i włącz powiadomienia już teraz, by nie przegapić kolejnych odcinków na naszym kanale. A teraz zapraszam do oglądania. Skarb z Hoxney. Składający się z ponad 15 tysięcy przedmiotów skarb z początku V wieku, odkryty w 1992 roku, jest największym ze skarbów z czasów rzymskich odnalezionych na terenie Wielkiej Brytanii. Skarb został odnaleziony przypadkowo na polu w pobliżu Hoxney w hrabstwie Suffolk przez rolnika Erika Lowesa. Rząd brytyjski przyznał mu oszałamiającą kwotę 1 750 000 funtów za jego niesamowite znalezisko. Tymczasem archeolodzy pracujący przy wykopaliskach również otrzymali hojną nagrodę. W końcu projekt, nad którym pracowali, stał się znany jako największa i najnowsza horda znaleziona w Wielkiej Brytanii. XV-wieczna złota książeczka. W pobliżu Yorku w Anglii odkryto małą książeczkę wykonaną ze złota. To kolejne znalezisko odkryte dzięki wykrywaczowi metalu. Książeczka została wykonana z 22 lub 24-karatowego złota, co czyni ją jednym z najcenniejszych artefaktów odkrytych w ciągu ostatnich kilku lat. Na otwartych stronach księgi znajduje się przedstawienie kilku świętych. Archeolodzy i historycy uważają, że była własnością krewnego angielskiego króla Ryszarda III, najprawdopodobniej jego żony Anne Neville. Uważa się również, że jest warta około 130 tysięcy dolarów, a być może nawet i więcej. Według historyków książka pochodzi z czasów, gdy prawo zabraniało noszenia złota komukolwiek poza szlachtą. Biblioteka Ashurbanipala. Jeśli istnieje miejsce, nad którym historycy lamentują do dziś, to jest to nic innego jak Wielka Biblioteka Aleksandryjska. To starożytne miejsce posiadało tysiące manuskryptów, które mogły ujawnić tajemnice starożytnego świata. Niestety, zostało zniszczone. Czy wiesz jednak, że istnieje inna, znacząca biblioteka, która pochodzi sprzed około 2600 lat? Jest to Królewska Biblioteka Ashurbanipala, nazwana na cześć ostatniego wielkiego króla Imperium Asyryjskiego. Została odkryta przez archeologów w Niniwie, która jest obecnie częścią współczesnego Iraku. Biblioteka ta zawiera ponad 30 tysięcy glinianych tabliczek i fragmentów zapisanych pismem klinowym. Obejmuje szeroki zakres tematów, od rejestrów rządowych po literaturę. Do dziś te gliniane tabliczki pozostają jednymi z najlepiej zachowanych zapisów w ciągu tysięcy historii lat Mezopotamii. Przed odkryciem biblioteki wszystko, co wiedzieliśmy o starożytnej Asyrii, pochodziło z Biblii lub anegdotycznych relacji. Dzisiaj większość rzeczy, które wiemy o kulturze mezopotamskiej, pochodzi właśnie z tych tablic. Dziecięce szczątki. 34 tysiące lat temu życie było ciężkie, a każda sekunda była kluczowa dla przetrwania, a jednak nasi przodkowie cenili zmarłego tak samo jak my dzisiaj. Archeolodzy w Rosji byli zdumieni, gdy odkryli szczątki dwóch młodych chłopców pokryte licznymi bogactwami. Dla ludzi, którzy żyli 34 tysiące lat temu, te artefakty były niezwykle cenne, więc pozostawienie ich i pochowanie wraz ze zmarłym oznacza, jak bardzo cenili członków swojej rodziny. W pobliżu znaleziono również szczątki mężczyzny, jednak w przeciwieństwie do grobu dwojga dzieci miał znacznie mniej skarbów. Co więcej, dwaj młodzi chłopcy prawdopodobnie urodzili się niepełnosprawni. To pokazuje, że nasi poprzednicy nie dyskryminowali ludzi, którzy urodzili się inni.
groby Notre Dame. Jakiś czas temu archeolodzy ogłosili odkrycie dwóch ołowianych trumien zakopanych pod słynną katedrą Notre Dame. Pierwsza zawierała szczątki arcykapłana, który zmarł w 1710 roku. Drugie szczątki nie zostały jeszcze zidentyfikowane i być może nigdy nie zostaną. Grobowce zostały odkryte jako część zbioru posągów, rzeźb i fragmentów oryginalnego XIII-wiecznego lektorium zakopanego pod podłogą katedry, która została spustoszona przez pożar w kwietniu 2019 roku. Wyraźnie obaj mężczyźni byli ważni w swoich epokach, ponieważ zostali pochowani w tak prestiżowych grobowcach w sercu katedry. Przyszłe wykopaliska mogą przynieść jeszcze więcej historycznych odkryć. Piwo sprzed 9000 lat. Czy masz odwagę spróbować alkoholu, który był zakopany pod ziemią przez ostatnie 9000 lat? Niedawno archeolodzy w południowo-wschodnich Chinach odkryli pozostałości piwa w starych naczyniach. Oszacowano, że artefakty pochodzą z epoki neolitu. W pobliżu alkoholu znajdowały się dwa szkielety, co sugeruje, że ich krewni odwiedzili ich groby i zostawili alkohol, aby ich uczcić. Eksperci doszli do wniosku, że napój alkoholowy został wykonany ze sfermentowanego ryżu, a konkretnie z ziarna zwanego łzami Hioba. W przeciwieństwie do alkoholu, który pijemy dzisiaj, to starożytne piwo miało mętny kolor i smakowało lekko słodkawo. Dziwne jest jednak to, w jaki sposób ludzie wytworzyli piwo 9000 lat temu. Być może przypadkowo zauważyli, że ziarna stały się słodsze i bardziej alkoholowe z wiekiem. Chociaż ludzie mogli nie znać biochemii związanej z ziarnami, prawdopodobnie obserwowali proces fermentacji i wykorzystywali go metodą prób i błędów. Kawałek masła. Ponieważ jesteśmy już przy starożytnym jedzeniu, pozwólcie, że opowiem Wam o tym niesamowitym odkryciu. Niedawno archeolodzy odkryli ogromny kawałek masła, szacowany na około 2000 lat. To nie jest najstarszy kawałek masła, jaki znaleziono, mimo tego było to niesamowite odkrycie. Bryła została przypadkowo odkryta przez kuter do wydobywania torfu na paliwo. Według historyków ludzie traktowali torfowiska jak przerośniętą, naturalną zamrażarkę. Miał odpowiednią temperaturę, kwasowość i poziom tlenu, aby żywność była tam bezpieczna. Liczące 2000 lat masło bagienne teoretycznie wciąż nadawało się do jedzenia. Oczywiście żaden z badaczy nie był na tyle odważny, aby je skonsumować. 4-letni chłopiec i 16-wieczny skarb. Kiedy młody poszukiwacz skarbów, James Hyatt, poprosił ojca, aby pozwolił mu pożyczyć wykrywacz metalu, nie spodziewał się znaleźć niczego. A jednak 4-letni chłopiec z Essex, używając wykrywacza, odkrył złoty wisiorek, który prawdopodobnie pochodzi z XVI wieku. Muzeum Brytyjskie zbadało medalion, który według nich zawiera do 73% złota. Mówi się, że wyryty na nim wizerunek prawdopodobnie przedstawia dziewicę Maryję, a plamki na krzyżu, który ona podtrzymuje, mogą oznaczać krew. Uważa się, że jest wart do 2,5 miliona funtów, czyli sumę, którą rodzina podzieliłaby się z właścicielem ziemskim, gdyby wisiorek został sprzedany. Wojownicy pogrzebani żywcem. W starożytnej stolicy Chin odkryto liczące 3000 lat grobowce bogatego klanu, w tym szczątki wojowników i koni, które najwyraźniej złożono w ofierze. Kompleks 24 grobowców został odkryty na stanowisku archeologicznym w mieście Anyang w prowincji Henan. Znajdujące się tam ruiny pochodzą ze starożytnego miasta Yin, stolicy dynastii Shang, najwcześniejszej dynastii, jaką kiedykolwiek odnotowano w Chinach. Praktyka rytualnego samobójstwa sług lub dobrowolnego zgłaszania się do pochówku żywcem na pogrzebach ich wysoko postawionych panów była powszechna w Chinach,
Ale to nie czyni mniej przerażającym tego odkrycia. Pokazuje to, jak wpływowi i potężni byli właściciele rydwanów w starożytnych Chinach. Co sądzisz o tych odkryciach? Które z nich zaciekawiło Cię najbardziej? Daj znać o swoich przemyśleniach w komentarzach poniżej. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!